No więc tak, tutaj mamy wyciągnięty sterownik. A dlaczego, to zaraz Wam powiem. Ogólnie pochodzi on z campervana zbudowanego na bazie starszej generacji Mercedesa Sprintera, tam chyba 2004 rok. I ogólnie ten samochód jeździ po całym świecie, ale okres zimowy spędza tutaj w Wielkiej Brytanii i jest parkowany po prostu na kilka miesięcy. I tak też zostało zrobione. Po 4 miesiącach postoju po prostu przyszedł czas, żeby go uruchomić. No niestety samochodzik już nie odpalił. Ogólnie szybka diagnostyka, podpięcie testera, brak komunikacji ze sterownikiem silnika, wszystkie inne sterowniki mają komunikację, więc co, sprawdzenie szybkie bezpieczników, sprawdzenie tutaj, czy do samego sterownika dochodzi nam napięcie, wszystko jest, więc co, decyzja o wyciągnięciu sterownika, więc na szybko go rozebrałem. I od razu widać, że tutaj jest awaria, mianowicie dorwała go korozja, dostała się gdzieś wilgoć i po prostu korozja poszła tutaj po ścieżkach i pomiędzy płytki, po prostu i na łączeniach tak samo gdzieś wszędzie wyłazi. I ogólnie kopia tych sterowników, nieważne czy takie starsze, czy EDC16, EDC17, MET17, ogólnie praktycznie każdy, no w dzisiejszych czasach mamy dostępne programatory. I ogólnie ja to zawsze robię tak, że po złączu podpinam sobie tutaj kabelki, odczytuję taki sobie sterowniczek, podpinam jakiś tam zapasowy i całą zawartość tego sterownika wrzucam w nowy i mamy tak zwany plug and play sterownik ze wszystkimi danymi do samochodu, gdzie tylko odpinamy ten, podpinamy nowy i samochód powinien nam już odpalić, jako że wszystko ma się zgadzać. I ogólnie taki był też właśnie plan, ale jako że nie ma tutaj połączenia przez piny, trzeba to zrobić troszeczkę inaczej. Mianowicie trochę tak, jak to się robiło za czasów dinozaurów, czyli tutaj mamy pamięć flash, jest to 29F800, tutaj mamy mapy silnika, plus często tak samo jest napisany numer VIN, plus jeszcze mamy tutaj IPROMIC, gdzie znajdują się dane immobilizera i tak samo często numer VIN, tak samo. I te dwie pamięci musimy zamienić do innego sterownika. I ogólnie tak, tutaj gdzieś lokalnie był dostępny sterownik, troszeczkę o innych numerach, ale sama płytka w sobie jest identyczna, ma taki sam układ ścieżek i tak dalej, także to nie jest problem. I tylko jedyne, co się różni, to tam kilka komponentów, to jak możecie zauważyć, to tranzystorki tutaj mamy na przykład 4 w rzędzie, tutaj są tylko 3, tego brakuje, ale to nie jest też problem, można wymienić, tam kilka innych jeszcze podzespołów się nie zgadza, ale to tak jak mówię, to nie jest akurat problem. Problemem jest to, że po otwarciu tego sterownika i dokładniejszym przyglądnięciu się okazało się, że tutaj no też już go korozja łapie i jest uszkodzony. Jako że ten samochód jeździ po całym świecie, no to żeby nie ryzykować i nie dawać żadnych, no nie do końca pewnych podzespołów, poszła decyzja, że pójdzie całkowicie nowy od Mercedesa, od dealera Mercedesa. I tutaj przyszła nam dzisiaj taka paczuszka. Jest to całkowicie nowy sterownik silnika o identycznych numerach jak ten. Jedyne tylko, czym się różni, w sensie na pierwszy rzut oka, no to tak, jeśli chodzi o same numery na naklejce, to jakie są różnice, no to tak, data produkcji to wiadomo, tutaj jest o wiele nowsza, jest to 2015, czyli gdzieś tam na magazynie przez te kilka lat sobie przeleżał. Tutaj mamy 2004, numery dokładnie te same. I jedna rzecz, która się bardzo rzuca w oczy, no to tak, oryginał jest Made in Germany. Tutaj ten, który jest nowy od dealera i nowszy, już został wyprodukowany Made in Spain. Czy jest jakaś różnica w środku? Nie wiem, jeszcze go nie otwierałem, ale zaraz go otworzę. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica w jakości, czy tam w płytce i tak dalej. Także co, biorę się za jego otwarcie i zaraz patrzymy dalej. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy oryginalny sterownik, tutaj mamy ten nowy i ten nowy już jest troszeczkę zrobiony w innej technologii oraz jest zabezpieczony tutaj już warstwą, żeby
korozja po prostu już nie wpływała tak bardzo na ścieżki i na połączenie, żeby nie doszło do takiego samego problemu, jak był tutaj. Jeśli chodzi o rozłożenie komponentów, no to po numerach jest to samo, hardware number tak samo, identyczny, także wszystkie komponenty są dokładnie w tym samym miejscu i wszystkie się ilościowo zgadzają. Także co, biorę się za wylutowanie tutaj jednej pamięci i drugiej i zaraz je przełożymy do nowego sterownika. No więc tak, jeśli chodzi o sam proces lutowania, czy tam wylutowania tej pamięci, no to potrzebujemy gorące powietrze oraz taką przyssawkę lub ja sobie zawsze używam jakichś tam kleszczyków. Zawsze tak robiłem i tak sobie robię, jest mi tak wygodnie. Także co, podgrzewamy tutaj nóżki od pamięci dookoła, łapiemy pamięć, delikatnie ją unosimy, cały czas podgrzewając, tak żeby nam się wylutowała. Dobra, pamięć flash wylutowana. Należy tylko sobie zapamiętać, w jakiej była pozycji, jako żeby nie wlutować jej z powrotem, powiedzmy na odwrót, no bo w taki sposób wam samochód raczej później nie uruchomi oraz możecie też uszkodzić sam sterownik, a tego nie chcemy. Teraz co, odwracamy sterownik i wylutowujemy tutaj pamięć IEPROM. Jeśli chodzi o wylutowanie pamięci IEPROM, są dwie opcje, przynajmniej które ja sobie zawsze stosuję. Albo podgrzewamy tak samo jak z tamtej strony, lub daję trochę więcej cyny na obydwie strony i podgrzewam lutownicą. Jak się wylutowuje gorącym powietrzem, no to już widzieliście, dlatego tą pamięć wylutuję innym sposobem, który zaraz zobaczycie. Dobra, i tutaj jak widzieliście, na tą pamięć zrobiłem po prostu coś takiego, że zrobiłem tak jakby dwie kulki cyny, nadmierną ilość dałem i teraz po prostu chyczę sobie kleszczykami, czy tam jakąś pęsetką na przykład, taką, ale żebyście widzieli, ja to chycę kleszczykami i podgrzewacie te dwie kuleczki na przemian na boki, po bokach i podnosicie pamięć. Później tylko ściągacie nadmiar cyny i w taki sposób też jesteście w stanie takie mniejsze pamięci, jakieś IEPROMki ściągnąć, jak mają tam powiedzmy 8 nóżek, czy tam czasami kilka więcej, ale na przykład już takiej długiej, no to już raczej nie ściągniecie. Do takich rzeczy, czy do takiego flasha już potrzebujecie gorące powietrze. Dobra, tutaj mamy już pamięć zdemontowaną. Jak widzicie, wszystkie nóżki oczyszczone. No jeśli chodzi o samą płytkę, no to możecie teraz po prostu, żeby ją oczyścić, bierzecie lutownicę, przeciągacie w jedną stronę, przeciągacie w drugą stronę i gotowe. Tutaj wam pokażę z bliska, jak to się prezentuje. Jak widzicie, wszystkie nóżki oczyszczone, nie ma żadnych połączeń pomiędzy nimi. Gotowe tak naprawdę do wlutowania drugiej pamięci. Dobra, tutaj z nowego sterownika robicie dokładnie to samo, czyli wyciągacie, wylutowujecie stare pamięci i w ich miejsce dajecie te odzyskane z oryginalnego sterownika. Tylko tak jak mówię, należy zapamiętać, w jakiej były pozycji, czyli jeśli pamięć była napisami w tamtym kierunku, no to tak samo musicie wlutować tą i tak samo IEPROM. Jeśli tutaj jest, powiedzmy, ta nóżka jest pinem pierwszym, no to tak samo musi być wlutowana. Możemy to sobie zrobić jakąś kropeczkę, najmy na to markerem albo na przykład jakimś tym białą farbką czy coś, żeby nie pomylić po prostu pozycji i nie odwrócić jej, bo inaczej, tak jak mówię, samochód nie odpali, ale istnieje tak samo ryzyko uszkodzenia sterownika. Także ja biorę się za wylutowanie tych dwóch pamięci, wlutowanie nowych i zaraz zobaczycie, jak to wygląda.
Dobra, tutaj obydwie pamięci już wlutowane. Tutaj jedyne co to zostają takie zacieki po topniku, ale to można tak samo przemyć i zostają nam ładne, błyszczące luty. I tak naprawdę na pierwszy rzut oka po przemyciu tego to nie widać, że w ogóle cokolwiek było robione. Tutaj i promik tak samo w miarę równo się wlutował. Także co? Uważam, że ster gotowy do złożenia i do montażu. Dobra, jadę montować sterownik, także w dzisiejszym nagraniu to będzie na tyle. Mam nadzieję, że komuś takie nagranie się przyda, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach większość tunerów, jak już coś nie idzie po złączu diagnostycznym, to najczęściej już nie jest w ogóle zainteresowana zrobieniem czegoś takiego. Także jeśli masz troszkę zdolności i troszkę sprzętu albo jakiegoś lokalnego elektronika, żeby ci to przelutował, zrób sam. Także do następnego. Na razie. Cześć.